tak, poranek na rybach. Szybki wypad, nie wiem czy coś widać. Jest po 6, parę minut, pochmurny dzień, więc jeszcze dosyć ciemno. Tam był rzut mariny. Łowimy dzisiaj. Zobaczymy co wyskoczy. Ja szybko przed pracą jestem, więc przed pracą, no po prostu małe poślizg robię. Mam dogadane i mogę troszeczkę później przyjechać, więc szybko zweryfikuję. Kamil cię będzie dłużej pływał, pewnie sam później, ale ja się, że tak powiem, podłączyłem do tematu i mam nadzieję, że coś dziubniemy. Dobra, palimy maszynę, lecimy na pierwsze miejsce, obrzucać i zobaczymy, co z tego będzie. No dobra, to do zobaczenia. Powiem ci tak, jak chcesz to dobrze przesprawdzić sobie zawodniczo, to właśnie musimy łowić w ten sposób, że jeden mówi, czyściutka woda. Że łowimy, jeden mówi gumą, jakimiś woblerkami też, drugi obrotówką. Trzeba tu zasuwać, nie? Bardzo ładnie. Bardzo mi się to podoba. W sensie czystości wody. Słuchaj, na pewno będzie tak, że jak jest taka czysta woda, coś mi się zeszyznało, obrotówka jakoś dziwnie, jak będą ryby chciały, to będą żarły wychodziły i nie ma problemu żadnego, nie? Przy czystej wodzie, nie? Najgorzej jak będzie słońce, to powiem ci, że na tych płytkich miejscach, przy tym słońcu, jak nie będzie wiatru. Nie, chodzi o to, że będzie problem, żeby ryby chciały w ogóle żerować. Teraz jak wyżeście byli, to był wiatr duży, nie? Co? Był szczupaczek? Taki. Byłem przekonany, że w ogóle zaczepiłem okłącze, a zaczął się gibać na boki i odpłynął. Cwaniurka mała. Nie wiem, czy zauważyłeś, że często brania na takiej płytkiej wodzie są po prostu w bok, plecionka się przesuwa. Że za każdym... Mówię, brania na takiej płytkiej wodzie są często takie, że się plecionka po prostu w bok przesunie. Ty musisz bardzo mocno obserwować, co się dzieje, nie? Jest! Oj, zlas. Na pewno był strzał. Bo... Puh! Te mała ryba, nie? Też taka, wiesz, jak tamta. Ale wyskoczyło, poczułem puk i przesunęło obrotówkę. No? Kurka wodna. Żeby to był mały. Żeby chociaż był mały dryf, wiesz, tutaj. Wiesz, tu dużo miejsc będzie niedotkniętych jeszcze. Naprawdę, przed zawodami. Patrz, okoń. Normalny okonek, widzisz? I one tu będą w tych ścinach. Masz ten? Masz te szczypce? Kurka wodna. Muszę wepnąć do środka kotwicę, a dwa, że ten silnik mi... się mi rozbujał, nie podoba mi się to. Okej. Okej. Pasiaczek, jak się patrzy. Ale lepiej chodził? Wziął, jak wyczyścił dyszę za planę, no to wtedy. A, no tak. Mm.
nim jest. Bardzo ładnie. Miarowa ryba. Pięknie, brawo. Jak go odczepisz, to go pokażesz, dobra? To ja się wtedy obrócę. I za... Aha, pięknie. Jest rybka. Mamy, wszystko jest pod lędzie. Pięknie, no i co? Do wodeszcza. Miarowa rybka. Super. Słuchaj. Masz okulary? To zakładaj. Bo powiem ci szczerze, że mogą odprowadzać. Ja miałem teraz takie wrażenie przed sekundą, że tam dalej zauważyłem taki jakby błysk delikatny i nie wiem, czy to nie był... Jak się obracała ryba po prostu, wiesz? A zwyczajnie będzie wtedy, wiesz, jak łowisz to zawodów, to dobrze jest sobie, nawet jak nie biorą, a zobaczysz, że coś się dzieje, odprowadzają, no to jest fajnie, nie? I dobra, sobie zobacz. Tu fajne kapelonki ogarnięte już są. Ale branie było, ale atom branie było. Ożesz ty, kurka, bomb. Nie zapięta ryba, nie wcięta ryba, 100%. Możesz powtórzyć tam rzut. Bardzo mocne branie. Tam. Rzuć obok. Ale branie mocne. No, w sensie masz? Ale branie mocne, kurka, bomba. Ja tu powiem właśnie, ciśnie mnie bardzo, żeby... Jest! Rybka. Nie za duża. Widzisz, jak się holuje rybę? Chodzi o to, że wiesz... Że tak szybko, szybko... Żeby cię w lidę jak nie da zamieniło. No i guma wypadła, zobacz sama. Taka rybka malutka. Pyk. 45, nie? No. Taki maks. Ale tak jak mówiliśmy, w tych liliach takie rybki są teraz, wiesz, gdzieś tam pewnie na obrzeżu może by było lepiej. Ale branie też takie, wiesz, przesunięcia, nie było czuć ataku mocnego. Znaczy jak śmiesznie to tatarak powywracany, co? Zobacz. A propos przynęty, która ci mówiłem, że wiesz, że może łyknąć okoń. Widzisz? Zobacz. To przynęta jest 7,5 cm. To jest klasyka z zeszłego roku. Identyczny temat. Prowadzisz taką przynętę, on ją da radę zastać. Zobacz. To one właśnie takie, wiesz, a cieniutkie, co? Piękne są, ładne, czarne takie, nie? I one taką przynętę właśnie bez problemu, tak jak i szczupaczki w tych zielskach jeszcze pozostałości są, one sobie będą zgarniały. Ja nie wiem co, ale tego naprawdę tego Renokillera okonie lgną, powiem szczerze, naprawdę. To już nie pierwsza sytuacja, że w ten rozmiar takiej wielkości 7,5 cm, bo to guma gdzieś chyba 3,8 to proszę ciebie, atakują to okonie takie po 20 parę centymetrów i bez problemu to składają w pysku, nie? Dobra, zjeżdżam już, koniec tematu. Mam nadzieję, że Kamil jeszcze coś połowi, bo zostaje na pewno na trochę. W każdym bądź razie szybki rekonesans taki, on akurat zawody ma tutaj za parę dni. Zobaczyliśmy, czy coś tutaj w trawie piszczy, jak widzieliście, na pewno coś się da złowić. Kwestia wielkości ryb oczywiście. No ale
czas pokaże i chyba film opublikuję po zawodach, więc się dowiecie, jak poszło, bo napiszę. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć.